Moja Agnieszka, moja żona, z którą jestem, wiesz, od 25 lat, była... znaczy ja na przykład, Agnieszka też jest aktorką, ja na przykład bardzo bym nie chciał, żeby ona zagrała w takim filmie. Po prostu. Taką postać. Że jest coś takiego jednak, że to był taki dla mnie ostatni bastion intymności, który musiałem oddać do filmu. I tak. To miałem z tym jakiś, krótko mówiąc, problem, że ta ostatnia taka, wiesz, moja bardzo prywatna sfera została poruszona i sprzedana, krótko mówiąc. Tak. No i pamiętam ten premierowy pokaz, czy tam prapremierowy, przedpremierowy, na który zaprosiłem Agnieszkę do kina, pamiętam Femina, może miałem wtedy duszę na ramieniu. Patrzyłem tak, co ona na to. Ona z kamienną twarzą obejrzała cały film. No i oczywiście takie uśmiechy kolegów, błyskotliwe komentarze. No i ona od razu jako mistrzyni ciętej riposty. Jak tam, Agnieszka, podobał ci się Petrycki? I ona odpowiedziała, bardzo się podobał, tylko jakby coś, to Petrycki do roli przygotowywał się w domu. Dobre.